Poziom PL30 jest 30 poziomem polskich backrooms. Został odkryty 22 sierpnia 2020 roku, kiedy to pewien z wędrowców przypadkowo wpadł do śluzy z wodą na poziomie PL40. Opis. Poziom PL30 to morze obliżeń określonej wielkości, na którym znajdują się platformy wiertnicze. Poziom ten jest strategicznym miejscem dla wielu grup słodu złóż ropy wydobywanym dzięki platformom wiertniczym. W platformie wiertniczej, której się pojawisz, na najniższym piętrze będzie znajdować się łódka. Morze na poziomie nie wykazuje żadnych anomalnych właściwości. Nie zaobserwowano również żadnych morskich stworzeń, które żyłyby w wodach poziomu. Aczkolwiek nie zaleca się skakania do morza w sytuacjach tego niewymagających. Poziom wydaje się względnie bezpieczny do zamieszkania, natomiast problem może być z żywnością, która się nie pojawia naturalnie na tym poziomie, co oznacza, że potrzebne są dostawy żywności i wody z innych miejsc. Większość platform musi być obsługiwana samemu, lecz na niektórych platformach wiertniczych można napotkać pustotwarze, która obsługuje platformę wiertniczą, nie wykazuje ona żadnych agresywnych zachowań i jest przyjazna do momentu, gdy ktoś nie próbuje jej zaatakować, gdy będzie się bronić. Na poziomie rzadko, ale pojawiają się byty, których możemy wymienić smilery, które czasem pojawiają się w ciemnych pomieszczeniach platform. W niektórych opuszczonych platformach można napotkać również ogary, dlatego zaleca się ostrożność w eksplorowaniu nieznanych platform, a w ostateczności wskoczenie do wody. Bazy, posterunki i społeczności. 99. Forpoczta PKO. 99. Poczta Polskiego Komitetu Odkrywców znajduje się na platformie wiertniczej numer 281. Forpoczty są uzbrojeni broń białą oraz prowizoryczne łuki w celu obrony platformy przed potencjalnymi bandytami. Forpoczta jest nastawiona przyjaźnie do wędrowców i otwarta na handel. Stacjonuje w niej 120 osób. Główne zadanie tej placówki jest pozyskiwanie ropy z poziomu PL30. 51. placówka kolektywu polskich naukowców Backrooms, twierdza logistyczna 4. Jest to jedna z najważniejszych baz kolektywu, jest odpowiedzialna za ponad 10% zapasów ropy organizacji. Stąd jest numer platformy, w której się znajdują. Jest obsadzona głównie przez Wydział Zaopatrzenia i Wywiadu. To do kwestii bezpieczeństwa do obrony placówki jest wykorzystywane bronie takie jak kusza, broń na gumowe kulki oraz liczne gazy halucynogenne. Cel pozyskiwanie ropy naftowej dla organizacji. Liczba personelu stacjonującego tam to około 130 osób. Położenie placówki jest tajne. 31. placówka NKPR, Narodowego Komitetu Pozyskiwania Ropy. Placówka ta znajduje się na platformie wiertniczej numer 137. Jest ona uzbrojona w prowizoryczne narzędzie w razie ataku nieprzyjaznych osób. Jest to zarazem pierwsza potwierdzona baza NKPR. Stacjonuje w niej od 75 do 100 osób. Główne zadanie tej placówki jest pozyskiwanie ropy oraz polepszenie jakości oraz wydajności własnej platformy. Czasami są otwarci na handel. Więcej informacji o placówce oraz grupie jest nieznana. Platforma numer 190. Platforma numer 190 jest zajęta przez bliżej nieznaną nam grupę. Jest ona nieprzyjazna na handel oraz uzbrojona w łuki z ostrymi strzałami oraz inne ostre narzędzia. Jest oznane ich zamiary oraz ilu ich jest. Obserwowano w jednym momencie najwięcej około 100 osób na platformie. Placówka HR. Handlarzy ropy. 11. placówka HR znajduje się na platformie wiertniczej numer 13. Są oni otwarci na handel oraz chętnie udzielą pomocy wędrowcom na poziomie. Stacjonuje w niej od 50 do 62 osób. Głównym zadaniem HR jest sprzedawanie ropy w celu pozyskiwania innych przydatnych rzeczy, np. jedzenia, uzbrojenia. Placówka spłonęła 13 listopada 2021 roku od bliżej nieznanych przyczyn. Uważa się, że był to samozapłon platformy. Dzielono osoby ewakuujące się z placówki i na północ od pożaru, gdy zapadano z niezauważonych nigdy więcej. Wiadomo, co się z nimi stało. Słuch o HR zaginął. Wejścia i wyjścia. Wrzucenie do wody na poziomie PL40 poprzez śluzę doprowadzi cię tutaj. Dotknięcie obrazu przylegającego platformę wiertniczą na poziomie PL92 doprowadzi cię tutaj. Znalezienie głębokiej kałuży na poziomie PL74 i skoczenie do niej ma szansę na przetransportowanie cię tutaj. Wyjścia. Podpłynięcie do mostu znajdującego się na środku morza bez widocznego sensu doprowadzi cię na poziom PL11. Osobienie podczas sterowania łódką doprowadzi cię na poziom PL58. Próba płynięcia w stronę statku towarowego przez dłuższy czas doprowadzi cię na poziom PL21. I cóż, to było na tyle z tego polskiego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie sobie jakiś znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A w tym miejscu żegnam i do zobaczenia, na razie.